Wiele rzeczy załatwiamy przez internet, zwłaszcza w czasie tej pandemii, a jednak pozostają rzeczy stare i piękne, jak życzenia, które sobie przesyłamy w formie listów, kartek. Bardzo wiele przychodzi także i do mnie, i do pracowników kurii, bardzo różnych życzeń oficjalnych od instytucji, od osób prywatnych, od tych, którzy są zdolni zrobić coś pięknego własnymi rękami i takich, którzy po prostu biorą gotową kartkę, piękną, dobraną i piszą nieraz dwa słowa, podpisując się pod pięknym nieraz tekstem poetyckim albo jakiegoś teologa. Wśród wielu życzeń, które otrzymałem w tym roku, szczególną radość sprawiły mi właśnie te, które można zobaczyć, które są zestawione. Wyjątkowe, piękne i bardzo radosne. Ten zbiór, który przyszedł z Żabnicy, ze szkoły podstawowej, od nauczycieli, od grona nauczycielskiego i od uczniów najmłodszych klas. I wszędzie powtarza się, że wszyscy ci życzą mi radości ze zmartwychwstania. Tak sobie myślę, że można by bardzo rozwijać te życzenia, ale myślę, że równocześnie życzyć radości zmartwychwstania to jest tak uniwersalne, tak bogate, że swoją treść ma to życzenie dla kogoś, kto jest z drugiej klasy szkoły podstawowej, ktoś, kto jest nauczycielem w tej szkole, ale także dla mnie to życzenie radości ze zmartwychwstania ma moją treść. Wiąże się z moim oczekiwaniem, z moją nadzieją, z moimi doświadczeniami. Życzę, moi drodzy, wam także radości zmartwychwstania. Z całym bogactwem treści, którą właściwie wy dajecie w swoim życiu, ze swoim życiem, ze swoimi doświadczeniami i ze swoimi oczekiwaniami, które wiążemy z osobą Jezusa Chrystusa, który zmartwychwstał. Niech Chrystus zmartwychwstały błogosławi wam w całym waszym życiu.